Nadu kto zna, jest, i tak ją znajdą, gdy im... To niech puść między zabraków, niech się poczują, że dam nam każdemu duchu, i mnie powiedzą sobie. Ja wiem, że ty wszystko wierzę o mocność. Ja wierzę żołnierz zabity, że wśród mnie nie wiem. Jak umysł każdy chłonie, ledwie słyszalny głos. Tak wszyscy wierzymy w ciebie. Co przyniesie nauczyć. Panie Jezu, mój Pan jest sprawa. Dopóki ziemia kręci się zdumiona obrotem spraw, dopóki czasu i kroku jeszcze wystarcza jej, daj nam każdemu drogu. Wspominałem ten dzień, jakby był wczoraj. Ja też. Gdy kiły łzy, światło. Byłaś ty, byłem ja. Tylko raz była ta jedna chwila. Jest. Jedna myśl, jeden dzień, jedna noc połączyła znów nas. Nie powróci już nic. Nic się nie zmieni. A wiem, że wszystko. Nie pomoże już nic. Tak musimy być. Może gdzieś znajdę cię. Szukam wciąż nocą, śnię o tej chwili. Wrócisz ty, już tam wróci dzień. Będziesz znów blisko mnie. Dziękuję bardzo, ale sam zaraz czy gość? Znany po wieczorku, czyli telefon. O, Janek, znany z wielu miejsc. Wielu. Proszę Państwa, za chwileczkę wystąpi Janusz Leśniewski. Kilka słów. Państwo nie wszyscy może mieli okazję oglądać akurat te odcinki ojca Mateusza czy Plebanii. Ja muszę przypomnieć, bardzo młody aktor, debiutujący w roku 74, ale już XX wieku. Teatra komedia, teatrze Ochota, teatrze popularnym. Grał także pracował w telewizji. I teraz oddam głos, aby zaprezentował nam książkę, która dzisiaj jest jednym z głównych wydarzeń Kwasy Polskie, klasyka erotyki. Daniel Olbryski dokonał wyboru i Franciszek Sadowicki wysoki. Ciekawe, co powie mistrz o tej książce. Kiedy nawet media relacjonowały najważniejsze części homilii naszych pasterzy, to okazało się, że oni właśnie odczuwają, co tym mocno jest ważniejsze od znicza. Że przypominają o tym, że to oczywiście ma swoją wartość, chociaż my tego tak za mało postrzegamy. A z drugiej strony jeszcze raz powtarzam, że czy tradycja może nam jakby pomóc w zagłaskaniu tej rzeczywistości, ale z drugiej strony może nam pomóc jeszcze bardziej świadomym przeżyciu tego wszystkiego, prawda? Tak, która nazywa się Wszyscy razem w dobrym sensie. Obywatele! Miejsce dla gwiazda! W postaci
pamięć. I teraz chciałem zaznaczyć, że jest to utwór napisany w 1991 roku, w roku, kiedy się urodziłem, przez Jana Brzechta. Wyznany, odkryłem całą jego piwnicę jednego z domów w New Jersey, kiedy w 1988 roku udałem się na taki rekonesans. Skrzeszeń gdzie? Niewielka liczba mężczyzn i kobiet ma być wskrzeszona do życia w niebie. Powtarzam jeszcze raz. Niewielka liczba mężczyzn i kobiet ma być wskrzeszona do życia w niebie. Jako współkrólowie, współkapłani Chrystusa, wezmą oni udział w usuwaniu wszystkich następstw śmierci, którą ród ludzki odziedziczył po pierwszym człowieku Adamie. Rzymian, 5 rozdział, werset 12. Objawienie, 5 rozdział, wersety 9 i 10. Według Biblii ma być ich tylko 144 tysiące do nieba, a są wybierani spośród naśladowców Jezusa Chrystusa, począwszy od wiernych apostołów. Łukasza, 22 rozdział, Jana, 14 rozdział, objawienie, 7 rozdział, aby mogli żyć w niebie. Jehowa daje każdemu z nich ciało duchowe. Jednakże ogromna większość zmarłych powstanie do życia na ziemi. Na ziemi. Jakie warunki będą na niej panować? Obecnie powszechne są walki, przelew krwi, zanieczyszczanie środowiska i przemoc. Gdyby zmarli ożyli na takiej ziemi, ich szczęście na pewno byłoby krótkotrwałe. Ale Stwórca obiecał, że niebawem położy kres obecnemu społeczeństwu podlegającemu władzy szatana, świat szatana. Rzeczywistością stanie się nowe, na wskroś prawe społeczeństwo ludzkie. Nowa ziemia! Nowa ziemia! Wtedy żaden mieszkaniec nie powie: jestem chory, jestem chory. No bo w Ameryce to how are you? I'm very well, thank you. A tu w Polsce: jestem chory, słońca nie ma, jestem chory. Zniknie nawet udręka spowodowana śmiercią, gdyż Bóg otrze z ich oczu wszelką łzę i śmierci już nie będzie. To, co poprzednie przeminęło. W obiecanym przez Boga nowym świecie potulni naprawdę będą się wielce rozkoszować obfitością pokoju. Niebiański rząd złożony z Chrystusa Jezusa i 144 tysięcy współwładców będzie stopniowo doprowadzać posłuszną ludzkość do doskonałości utraconej przez naszych prarodziców Adama i Ewę. Wśród tych mieszkańców ziemi znajdą się też zmartwychwstali. Biblia pomaga nam sobie wyobrazić, ile radości zaznają rodziny zmartwychwstałych. Jakże szczęśliwa musiała być wdowa Znajin, gdy Jezus zatrzymał kondukt pogrzebowy i wskrzesił jej jedynaka. Kiedy później w pobliżu jeziora Galilejskiego przywrócił życie 12-letniej dziewczynce, jej rodziców, ogarnął wielki zachwyt. Wielki zachwyt. Dla milionów osób, ludzi, które teraz śpią w śmierci, zmartwychwstanie będzie oznaczać życie w pokojowym nowym świecie. Przed Tomim, przedsiębiorcą, opisanymi na początku tej brosury, rysują się więc cudowne perspektywy. Kiedy Tomi powstanie z martwych w raju na ziemi, będzie tym samym chłopcem, którego znała matka, jego własna matka, ale już wolnym od choroby, będzie mogła go dotykać, trzymać w ramionach i darzyć miłością. Przedsiębiorca z Indii nie tkwi w pułapce niekończącego się cyklu powtórnych narodzin, lecz ma wspaniałe widoki na otworzenie oczu
w Bożym Nowym Świecie i ujrzenie swych synów. Poznanie prawdy o duszy, o tym, co się dzieje po śmierci i o nadziei zmartwychwstania, może też wywrzeć głęboki wpływ na żywych. Zastanówmy się, pod jakim względem na zachodzie Europy wygląda nieźle, a nawet jeżeli chodzi o Niemcy, czy nasz region w pewnych tutaj miejscach uzyskuje poprawę, to istotną poprawę po tym zamieszaniu związanym z Brexitem, to u nas tej poprawy nie widać. Popularność indeksu PMI jest wyrażona w punktach. Każdy odczyt powyżej 5 punktów oznacza spodziewaną poprawę nastrojów w pokrewce. Spadek wskaźnika policyjnego poziomu oznacza natomiast, że menedżerowie spodziewają się pogorszenia sytuacji. I jeszcze jedna recepta. Akcja wywożenia około 1000 samotnych dzieci z likwidowanego obozu dla uchodźców pod Calais. Od ponad tygodnia mieszkały w kontenerach na przedmieściach tajlandzkiej miejscowości. Nieletnie zostaną przeniesieni do tymczasowych obozów w głębi kraju. Docelowo mają znaleźć się w Wielkiej Brytanii, o co od tygodni zabiega francuski prezydent. W tygodniu François Hollande zaapelował do władz Unii o podjęcie częściowej odpowiedzialności za nieletnich imigrantów, którzy przebywali w zlikwidowanym obozie. Ewakuacja obozu spotkała się z Polską. Część jego mieszkańców przeniosła do obozów w regionach Francji. I tak ją znajdą, gdy im będzie można. Te chwasty polskie macie dziś przed laty. Dziś w kraju pochmurno, możliwy przelotny deszcz. Temperatura od 4 stopni na krańcach północno-wschodnich do 9 na południowym zachodzie. Wiatr przeważnie umiarkowany i dość silny zachodzi. Jest godzina 15:34. Chciałbym Państwu odczytać również wstęp do 13 księgi. Maria Przełomiec, witam Państwa w Polskim Radiu 24 w programie Spojrzenie na Wschód, a prawdę powiedziawszy jest się czemu przyglądać. W ostatnim czasie w trzech państwach za naszą wschodnią granicą odbyły się wybory, na Litwie i w Gruzji była to druga tura wyborów parlamentarnych, w Mołdawii pierwsza tura wyborów prezydenckich. Wszystkie te wydarzenia... Warto poznać prawdę o 13 księdze pana Tadeusza. Warto. Nakręcimy taki sprawozdanie. Mają natomiast takie, powiedziałabym, albo bliższe, albo dalsze. Warto poznać prawdę o 13 księdze pana Tadeusza. O 13 księdze pana Tadeusza. Jakie to może mieć konsekwencje? Będę rozmawiała z dwoma znakomitymi ekspertami, panem Witoldem Juraszem, byłym sekretarzem ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Charge d'Affaires na Białorusi, prezesem zarządu ośrodka analiz strategicznych oraz panem Dominikiem Czeskim, analitykiem z przeglądu bałtyckiego. Drodzy Państwo, na początek jednak o rosyjskich reakcjach na wybory z Moskwy mówi korespondent Polskiego Radia Maciej Jastrzębski. Rosja zachowuje kamienną twarz i bardzo powściągliwie komentuje wyniki wyborów parlamentarnych w Gruzji, pierwszej wyborów prezydenckich w Mołdawii. Choć rosyjscy politycy nie ukrywają satysfakcji z powodu zwycięstwa w krajach tych sił, które nie są wojowniczo nastawione do Moskwy. To jednak na najwyższych szczeblach władz rosyjskich za gratulacjami na razie nie poszły deklaracje. W Gruzji wybory wygrała partia założona i pilotowana z tylnego siedzenia przez miliardera Pinsina Iwaniszwilego. Biznesmen kojarzony z Kremlem już 4 lata temu obiecywał Gruzinom odbudowę stosunków z Rosją, ale nic z tego nie wyszło. Przytem sam i jego ludzie na najwyższe stanowiska deklarują, że Rosja nie zrezygnuje z integracji euroatlantyckiej. W specjalnym wywiadzie dla polskiego radia prezydent Białoruszyński, również wywodzący się ze zwycięskiej partii Gruzińskie Marzenie, przypominał, że Rosjanie okupują ponad 20% jego kraju. W 2008 roku zobaczyliśmy już regularną Armię Federacji Rosyjskiej, silne zgrupowanie wojskowe, które najpierw wtargnęły w Rosję, a później oficjalnie rozpoczęły ekspansję części naszego terytorium. Rosja pomogła tak nazwaną niepodległość z marionetkowych państw w Abchazji i Osetii Południowej. Od tamtej pory żyjemy w takiej dziwnej sytuacji, wówczas naszym północnym sąsiadem tworzy dziś jest teraz powszechniona, ale źle działa przez
chłopcy, tymczasem pierwsze reakcje świadczą o tym, że nie słuchają rosyjskich kolegów deputowanych Dumy Państwowej. Leonid Kałasznikow dwukrotnie oficjalnie zaproponował współpracę z Rosją, czemu zasłużył sobie na pełną siłę i wodę. Wcześniej przypomniał ustawę premiera prezydenta, że nie ma mowy o wznowieniu stosunków dyplomatycznych, dopóki rosyjskie wojska okupują Osetię, nie okupują Abchazję. Podobnie jak nie może być mowy o współpracy parlamentarnej. Być może dlatego, że nie chcą ponownie poczuć lodowatej wody na głowie, rosyjscy politycy wstrzymują się z komentowaniem pierwszych wyborów prezydenckich w Mołdawii, w których największe szanse na zwycięstwo ma prorosyjski kandydat partii socjalistycznej Gordodu, na co liczą w tym przypadku Rosjanie, a na rzeczywiste zwycięstwo Dodona, które może skutkować przyłączeniem Naddniestrza do Mołdawii, wycofaniem się Kiszyniowa ze starego członkostwa w Unii Europejskiej, a tym samym zbliżeniem z Rosją, ale to nie czy tego, czego ślepiku nie zobaczy. Tak myślą, wziął Tadeusz wieścić swoją żonę. Najpierw z Anderią, co odłamie, potem na łóżku sadza namacają Jurasza. Gordodon, przywódca socjalistów, dostał prawie 49%. Gordodon chyba swoich prorosyjskich sympatii, a zaakceptował, że uznał okupację Krymu, zapowiada rozpisanie referendum, w którym Mołdawianie będą mogli opowiedzieć się za zerwaniem umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, wejściem do Unii Euroazjatyckiej, na czele której stoi Moskwa i stworzonej pod egidą Moskwy konkurentka prozachodnia polityk pani Maja Sandu dostała 38%, natomiast polskie partie wyjątkowe na trzecim miejscu z niemal 6% poparciem znalazł się przedstawiciel jeszcze jednej wyraźnie prorosyjskiej naszej partii. Czy Ukrainia uważana za takiego przywódcę partnerstwa wschodniego skręca na wschód? Panie redaktor, ja odpowiem w ten sposób. Ja słyszę prymusa partnerstwa wschodniego. Ja mówię uważana za. Uważana za. Pomijając kwestię tego, czy słusznie była uważana, to przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, jaką wartość tak realnie reprezentowało sobą partnerstwo wschodnie. Ja pamiętam jedną rozmowę z ministrem spraw zagranicznych Białorusi, który jako zaczęło się partnerstwo wschodnie. Jednocześnie władzę zyskiwał niejaki pan Ochotniuk. Do niego przejdziemy. Jeszcze chciałabym wrócić do Dodona. No wygląda na to, że rzeczywiście Dodon wygra wybory. Nie ma tu uznania, za wszystkim te wybory, nawet jeżeli nie wygrałby ich normalnie, to wygra, to by je sfałszowano, bo już są bardzo poważne nieprawidłowości. Tam na listach wyborczych jest więcej ludzi, niż realnie zamieszkuje Mołdawię. W związku z tym, tak, mamy do czynienia z zasadniczym zwrotem, przy czym jest to zwrot powodowany dwoma elementami. Po pierwsze, nieprawdopodobnym poziomem korupcji elit tak zwanych prozachodnich, przymykaniem oczu przez Zachód na to, po to, żeby się nazywało, że jest sukces. A po drugie, w Rosji nie mamy do czynienia z polityką, mamy do czynienia ze specoperacją. No i Rosjanie właśnie zrealizowali wspaniałą specoperację. A na Zachodzie uznano, że lepsza taka specoperacja niż taka czysto militarna operacja, z jaką mamy do czynienia na Ukrainie. Czyli Zachód jest w stanie z tym się pogodzić. Oczywiście. I odpuścić sobie Mołdawię. Wspomniał pan o panu Wladzie Plachotniku, Władimirze Plachotniuku, jak mówią inni, czyli takim tajemniczym oligarszem, który zresztą już od dosyć dawna jest na scenie politycznej, jest uważany, mołdawskiej, jest uważany za jednego z najbogatszych, jeżeli nie najbogatszego obywatela Mołdawii. On sam jest tylko zwykłym posłem, chciał zostać w pewnym momencie premierem, ale mu się to nie udało i wszyscy twierdzą, że właściwie to on stoi za Dodonem i to on stoi, czy będzie stał za przegraną prozachodniej kandydatki. Kim jest ten tajemniczy człowiek, który z tylnego siedzenia rządzi, jak się wydaje, Mołdawię? No to jest postać bardzo podejrzana. To jest człowiek, który najprawdopodobniej zaczynał swoją karierę biznesową od sutenerstwa, przy czym od sutenerstwa.
były kluby nocne. No. Bardzo specyficznego, mianowicie takiego, w którym nie tylko się zarabia, ale jeszcze się nagrywa klientów, a tymi klientami są politycy i VIP-y również. I dziennikarze też są. I dziennikarze. I takie nagrania są tak zwanym kompromatem, czyli kompromitującym materiałem, czy materiałem kompromitującym, czyli hakiem. Niestety wiele wskazuje, świetnie opisuje to Michał Potocki z Dziennika Gazety Prawnej wspólnie z Zbigniewem Parafianowiczem, najnowszej biografii Petra Poroszenki, że tam są który również związki. Który jest przyjacielem Poochotniuka. No więc właśnie, to, to też dawałoby asum do zadania pewnych pytań, jak to jest z tymi tak zwanymi prozachodnimi elitami. No tak, ale po co Poochotniuk by chciał wchodzić do Unii Euroazjatyckiej? Przepraszam, to mu się nie bardzo opłaci. Dlatego najprawdopodobniej będzie grał, będzie kluczył, ale nie uzyskamy tego, co chcieliśmy pierwotnie uzyskać na tym kierunku, czyli poszerzania wpływów Zachodu. I myślę zresztą, że Rosjanie też wcale nie do końca. Jest oczywiste, że oni tak naprawdę chcą, żeby te państwa wstępowały do Euroazjatyckiej Unii, bo tak naprawdę przecież chodzi o możliwość prania pieniędzy na Zachodzie. W związku z tym tak naprawdę celem jest to, żeby te państwa nie znalazły się formalnie w strefie wpływów i faktycznie w strefie wpływów Zachodu. Natomiast Rosjanom wystarczy faktyczna kontrola. Oni nie muszą mieć tego elementu prawnego, prawda? Panie Dominiku, pytanie do pana Dominika Wilczewskiego. I Polska, i Litwa optowały za tym, żeby wciągać Mołdawię w zachodnie struktury. Co to może oznaczać dla naszych państw? Czy w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie, czy nie? No, widzę raczej w tym momencie, po wyborach na Litwie, to widzę raczej tendencję do utrzymania dotychczasowej polityki, przynajmniej do utrzymania. A do Litwy jeszcze, do Litwy wrócimy. Ja bym chciała w tej chwili jeszcze pomówić o Mołdawii. Czy to ma jakieś znaczenie dla państw, które jednak, dla których Partnerstwo Wschodnie było czymś istotnym? Czy jest czymś istotnym? No na pewno Mołdawia właśnie była stawiana jako ten wzór, jako ta success story, ale ta historia sukcesu też zaczęła się w, no już przez ostatnie 2 lata już możemy mówić o zdecydowanej erozji tej historii sukcesu. No i taki pierwszy wyłom, jaki może nastąpić w Mołdawii, to może skutkować odwrotem od tendencji proeuropejskich w innych krajach. No, Gruzja może być kolejnym przykładem. No właśnie, przejdźmy teraz do Gruzji, gdzie zdecydowane zwycięstwo po drugiej turze wyborów już widzimy. Uzyskała partia takiej kolejnej szarej eminencji, czyli gruzińskie marzenie Bidzyny Iwaniszwilego. Znowu, dosyć tajemniczy biznesmen, który pierwsze pieniądze zrobił na biznesach z Rosją. Gruzińskie marzenie dostało 115 miejsc w 150-osobowym parlamencie, czyli większość konstytucyjną. Partia byłego prezydenta Michaela Saakaszwilego dostała raptem 27 miejsc, czyli Zjednoczony Ruch Narodowy. Ale ciekawsze jest co innego. Mianowicie po raz pierwszy w gruzińskim parlamencie od dłuższego czasu znalazła się partia wyraźnie prorosyjska, czyli Sojusz Patriotów Gruzji z 6 mandatami. Co oznacza jedno? W Gruzji zaczyna rosnąć w siłę prorosyjski elektorat. Pytanie do pana Jurasza, czyli następny kraj, który odwraca się od Zachodu? W jakimś stopniu tak, aczkolwiek tutaj pamiętajmy, że Gruzja jest specyficzna, to znaczy Rosjanie realnie okupują fragment. A więc na pewno nie będzie takiego zbliżenia, tak, jakie dotąd deklaruje. Czyli takiego zbliżenia na szczęście z naszego punktu widzenia nie będzie. Natomiast ja bym tu powiedział w ten sposób. Dla Rosjan Gruzja ma znaczenie, ale tak naprawdę większe znaczenie ma Kaukaz i wielka rozgrywka geopolityczna, którą oni toczą. I w tej wielkiej rozgrywce geopolitycznej Gruzja to jest tylko taki mały pionek. Tak, jest mały pionek, ale jednocześnie kraj, przez który przebiegają dosyć ważne szlaki tranzytowe. Zgadza się, ale wystarczy Rosjanom to, żeby Zachód nie był w stanie dominować politycznie i to zadowoli ich. I z tego punktu widzenia osiągają swoje cele. Natomiast oczywiście, tak jak pani słusznie zauważyła,
bo tutaj mamy inną sytuację niż, Mołdawii, ze względu na to, że Rosjanie też no, nie mogą się wycofać z okupacji tych ziem, bo to jest sprawa prestiżowa. To znaczy mają taki jakby, to jest idealny w gruncie rzeczy dla nich scenariusz. To jest zamrożony konflikt, który z jednej strony uniemożliwia, bo jaka była idea zamrożonych konfliktów, tak? To było stworzenie takiej sytuacji, która uniemożliwia danemu państwu jakiś bardziej zdecydowany krok na zachód. No, tutaj dlatego, ten konflikt... że granice są, prawda, nieokreślone granice, jest bałagan na granicach, w związku z tym nie ma co mówić ani o NATO, na Unii Europejskiej, to w ogóle można zapomnieć. No tutaj on jest jakby podwójnie zamrożony, bo on zamraża również pewne możliwości dla Rosjan, ale to jest jakby drugorzędna sprawa. W gruncie rzeczy nie biorą odpowiedzialności w razie czego, no bo przecież właśnie nigdy nie dojdzie do tego zbliżenia. Generalnie jakby podsumować i to, o czym rozmawiamy w kontekście mołdawskim i ten kontekst gruziński obecnie, no to wygląda na to, że no niestety, ale my przegrywamy ten wschód po prostu. Ale czy to jest wina wyłącznie sprawnej polityki rosyjskiej, czy to jest również wina Zachodu, który tak naprawdę w tej chwili, tak, NATO przede wszystkim na tym słynnym szczycie w Budapeszcie nie dało w ogóle żadnej furtki, ani mapu, ani nic takiego dwóm krajom, które chciały, czyli Ukrainie i Gruzji. Unia Europejska twardo mówi, że w ogóle nawet w bardzo dalekiej perspektywie o jakimkolwiek członkostwie nie może być mowy, a poza tym ewidentnie zajęta jest przede wszystkim sobą pan Dominik Wilczewski. Czy to również nie jest trochę właśnie wina Zachodu? No, widziałbym tutaj w dużej mierze efekt braku jedności. Wiadomo, że całkowicie jednolitego stanowiska Unii Europejskiej nie da się osiągnąć, ale mamy tutaj no, wyraźnych hamulcowych, jeśli chodzi o politykę wobec krajów wschodnich. Mamy na przykład Włochy, które są, jeśli chodzi o na przykład o przedłużenie sankcji wobec Rosji. No, to jest ich znane ich stanowisko. Brak jednego stanowiska spójnej polityki wspólnej europejskiej przynosi takie rezultaty. Kim jest Bidzina Iwaniszwili? Panie Witoldzie, pytanie do pana Witolda Jurusza. Bidzina Iwaniszwili jest niezwykle bogatym człowiekiem, człowiekiem, który zrobił wielkie pieniądze w Rosji, mieszkał w Moskwie przez lata. Jest człowiekiem... Powiem tak, w początku lat 90. było możliwe zrobienie przez krótki moment pieniędzy w Moskwie bez bardzo wyraźnych związków z rosyjskimi służbami. Jeżeli robiło się te interesy później, po tym bardzo krótkim momencie, kiedy nawet rosyjskie służby znajdowały się w stanie swoistej smuty, chociaż akurat w rosyjskich służbach ta smuta była bardzo krótka, no to myślę, że odpowiedź się sama nasuwa. No, należało wchodzić w pewien układ. Jest człowiekiem, który w mojej oczywiście opinii, mogę się mylić, realizuje taki bardziej subtelny scenariusz. Rosjanie, i to na tym polega ich siła, oni potrafią grać równocześnie kilka scenariuszy. Na Ukrainie widzimy ten scenariusz bardziej twardy, czyli innymi słowy zaczynamy już strzelać, ale przecież wcześniej tak naprawdę na Ukrainie był scenariusz miękki. Zresztą tak naprawdę takim million dollar question, na który ja na przykład nie mam odpowiedzi takiej, która by mnie do końca przekonywała i mam wrażenie, że większość środowiska eksperckiego, jak wróci do tego pierwotnego pytania, dlaczego Rosjanie rozpoczęli wojnę na Ukrainie, po co im to było, skoro tak czy tak byli w stanie przejąć kontrolę nad Ukrainą przy pomocy bardziej spokojnych, cywilizowanych metod i bez strat dla siebie, to tak naprawdę nikt na to pytanie tak do końca nie umie odpowiedzieć. Rzeczywiście wygląda na to, że Putin zrobił duży błąd, zmuszając Janukowicza, żeby nie podpisywał umowy stowarzyszeniowej z Unią, bo jak wiemy, chociażby na przykładzie Mołdawii, można umowę podpisywać i wcale to nie oznacza modernizacji i zmierzania państw na zachód. Natomiast przejdźmy teraz do ostatniego państwa, do państwa, które już jest na zachodzie, czyli państwa, które jest członkiem Unii Europejskiej i członkiem NATO, czyli do Litwy. Dzięki Bogu, ja tutaj dodam. Dzięki Bogu, tak, zdecydowanie dzięki Bogu. I tu mamy znowu zaskakujący wynik wyborów. Mianowicie zwycięża partia, która się nazywa Związek Rolników i Zielonych, która dostaje 54 mandaty w 141-osobowym parlamencie,
która została kiedyś założona przez panią Prunskienę, czyli pierwszą premier niepodległej Litwy, której zresztą potem udowodniono jakieś kontakty. Współpracę z KGB. I na czele tej partii stoi znowu biznesmen, pan Ramunas Karbauskis, który nie chce żadnego oficjalnego stanowiska. Mówi, że on sobie będzie zwykłym posłem. No być może potem zechce stanowiska prezydenta. Który zresztą mówi, że on chce, bo powołuje się na Jarosława Kaczyńskiego. Tyle tylko, że analitycy nazywają ten Związek Rolników i Zielonych czymś, co może być połączeniem Prawa i Sprawiedliwości z samoobroną. Pytanie do Dominika Wilczyńskiego. Karbauskis był swego czasu nawet nazywany litewskim Lepperem, bo stosował pod koniec lat 90. podobne metody walki politycznej, bo też organizował blokady na drogach, sprzeciwiał się. Może nie sprzeciwiał się, bo teraz on mówi, że nie sprzeciwiał się członkostwu w Unii Europejskiej, chciał tylko twardego negocjowania warunków tego członkostwa. Był też w inicjatywie na rzecz przeprowadzenia referendum w sprawie członkostwa w NATO, chociaż rzeczywiście później, jak już było głosowanie w Sejmie, bo był też swego czasu posłem, zagłosował za członkostwem w NATO. Więc tu widać, że no, Karbauskis jednak w jakiś sposób jest zabezpieczony przed takimi zarzutami o bezpośrednie związki z Rosją. Nie ma, już dziennikarze litewscy poszukują w mediach ukazują się różne materiały. Nie ma, do tej pory nie było żadnej dymiącej strzelby, żadnego żelaznego dowodu, ale na pewno i analitycy, i dziennikarze na pewno będą się pilnie przyglądać pochodzeniu majątku Karbauskisa. Jego firma, czyli Agrokoncernas, jest reprezentantem na Litwie firmy znanego w Polsce, niejakiego pana Wiaczesława Kantory. Ja przypomnę tylko, że on próbował przejąć Puławskie Azoty, to firma Akro. No, Karbauskis tłumaczy to w bardzo prosty sposób, że jest on właścicielem koncernu, który zajmuje się m.in. produkcją nawozów sztucznych, więc Akron jako jeden z potentatów, Karbauskis mówi, że nie ma innej możliwości na tym rynku, żeby nie współpracować z producentami rosyjskimi i białoruskimi. Tak jak powiedziałem, nie ma żadnego póki co żelaznego dowodu na jakieś powiązania bardziej niebezpieczne. O to, że się prowadzi biznes, to jeszcze nie jest groźne, ale trzeba zwrócić uwagę na fakt, że może to być instrumentem nacisku na Karbauskisa. Podobnie jak choćby sprawa tego, że jego brat jest dyrektorem teatru w Moskwie. To też nie jest zbrodnia, oczywiście, że ma się brata i że brat jest reżyserem teatralnym, ale znając logikę działania rosyjskich służb, rosyjskich władz, może to być wykorzystywane jako instrument. Pytanie do pana Jurasza, czy może to być rzeczywiście taki sposób naciskania, czy na sposób mieszania przez Moskwę na sytuację w Litwie, tak jak mówił pan o Mołdawii i o Gruzji, czy tutaj to już za dużo, to idziemy? Może, aczkolwiek byłbym ostrożny, dlatego że pamiętajmy, że i w naszym polskim, całkiem aktualnym kontekście pojawiają się przecież czasami bardzo radykalne głosy, które mówią, że na przykład zachowania niektórych polityków Prawa i Sprawiedliwości są prorosyjskie. No tak, ale żaden nie jest bogatym oligarchą, który utrzymuje kontakty bezpośrednio biznesowe z Rosją. Tak, ale podnosi się co innego, mianowicie, że nasze relacje z Zachodem są gorsze, no bo obiektywnie są. Jeżeli przyjąć taką całkiem już spiskową wizję, no to trzeba by uznać, że w takim razie rzeczywiście i u nas też rządzi agentura rosyjska, a jako że ja nie uważam, że u nas rządzi rosyjska agentura, to w wypadku Litwy też byłbym jednak ostrożny, raczej stawiałbym znaki zapytania niż wykrzykniki. Problem widzę w naszych relacjach, dlatego że ten układ sił, o którym pani mówi, oznacza, że najprawdopodobniej powstanie koalicja dysponująca 71. To zależy, z kim będzie ta koalicja, bo w tej chwili możliwa jest i z socjaldemokratami, wtedy 71, ale również z konserwatywistami, którzy dostali 31 głosów i wtedy jest duża większość. I w dowolnym układzie akcja wyborcza Polaków na Litwie nie staje się tym języczkiem uwagi, którym miała się stać. I to oznacza, że kiedy próbowaliśmy sprawę naszej mniejszości z kolegami Litwinami,
naszymi sojusznikami w NATO i w Unii Europejskiej, bo lubię podkreślać, że to są nasi sojusznicy, ale równocześnie są to sojusznicy, którzy przez 25 lat nie załatwili żadnej sprawy polskiej mniejszości. Próbowaliśmy miękko, próbowaliśmy twardo, nie wyszło, nie wyszło i nie wyszło. To prawda, tylko że ta polska mniejszość na samym początku niepodległości litewskiej próbowała robić autonomiczną republikę pod egidą Moskwy. Pytanie no, niektórzy, do pana... niektórzy przywódcy też nie usprawiedliwia no, traktowania całej mniejszości niezgodnie się z normami. Właśnie, ale pytanie do pana Dominika Wilczewskiego w związku z tym. Pan Karbałski stwierdził, że rozumie doskonale postulaty Polaków. Czy to znaczy, że rzeczywiście w tym parlamencie można spodziewać się, że wreszcie zostaną rozstrzygnięte przynajmniej niektóre kwestie? Nie wiem, podwójne nazewnictwo, nazwiska? Ja tego nie widzę. Widziałem te wypowiedzi, które, bardzo ogólne wypowiedzi, które wygłaszali Karbałski i jego kandydat na premiera, czy Saulius Kvernelis. Raczej będzie to, będą to rozwiązania, one zostaną wprowadzone, ale nie w taki sposób, jaki by satysfakcjonował polską mniejszość. No, dziękuję panom bardzo, tylko chciałam powiedzieć, że kandydat na premiera deklaruje, że pierwszą wizytę złoży w Warszawie. Dziękuję bardzo moim rozmówcom, dziękuję bardzo państwu. Spojrzenie na wschód, środa, 15:35. Reklama. Kiedy zaczęły mi wypadać włosy, to nie była jakaś tragedia. Zdarza się, można coś smarować, ale komu by się chciało? Bo można dużo prościej pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. To żadna filozofia. Zmień szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla. Wyśmienite słodkie gruszki aż do 50% taniej. Aż do 50% taniej. A chrupiąca papryka czerwona jedynie 4,79 za kilogram. Regulamin na Lidl.pl. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Zespół niespokojnych nóg, czyli RLS, pojawia się w nocy i objawia się mimowolnymi ruchami nóg. Można coś z tym zrobić. Zastosować Restonum jak wielu Polaków. To dziwne mrowienie w nogach ustało. Po Restonum przestałem przebierać nogami. Zasypiam bez problemu i nie budzę się w nocy. To nie było normalne życie. Pomogło dopiero regularne stosowanie Restonum. Restonum. Do postępowania dietetycznego w zespole niespokojnych nóg. Restonum. To była reklama. Autopromocja. Polskie Radio 24. Aktualne wydarzenia, gorące komentarze, szczegółowe analizy. Politycy w krzyżowym ogniu pytań prosto z Sejmu. W rozmowie parlamentarnej w Polskim Radiu 24. Codziennie od poniedziałku do piątku o 16:15. Ewa Wasążnik. Zapraszam. Autopromocja. Jest 16. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Od 1 stycznia wszystkie dzieci w Polsce będą obowiązkowo szczepione przeciwko pneumokokom, a koszty tych szczepień pokryje Ministerstwo Zdrowia, poinformował minister Konstanty Radziwiłł. Szczepiąc powszechnie wszystkie dzieci, ratujemy pewną grupę dzieci przed niechybną śmiercią. 428 wypadków, 39 osób zabitych i 531 rannych to bilans długiego weekendu na drogach. Policyjna akcja Znicz potrwa jeszcze dziś do późnych godzin nocnych, przypomniał Jarosław Gnatowski z Komendy Głównej Policji. Poza wzmożoną kontrolą policyjną, poza naszą obecnością na drogach, nic nie gwarantuje poczucia bezpieczeństwa jak zdrowy rozsądek kierującego. Dziś w dzień zaduszny Polacy mieszkający w Grecji zapalają znicze na grobach swoich rodaków. Najbardziej znani Polacy, którzy spoczęli na ateńskich cmentarzach, to Zygmunt Minejko i Jerzy Szajnowicz Iwanow. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że od 1 stycznia wszystkie dzieci w Polsce będą obowiązkowo szczepione przeciwko pneumokokom, a koszty tych szczepień pokryje resort. Więcej na ten temat w relacji reportera Polskiego Radia 24 Łukasza Sobolewskiego.
To znaczne odciążenie portfeli rodziców, gdyż cena jednej dawki skoniugowanej szczepionki przeciwko pneumokokom wynosi od 270 do 370 zł, a potrzebne są dwie lub trzy dawki szczepionki w zależności od wieku dziecka oraz dawka przypominająca. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł powiedział, że szczepiąc dzieci ratujemy nie tylko najmłodszych, ale całe rodziny przed chorobami, które wywołują te groźne bakterie. Szczepiąc powszechnie wszystkie dzieci, ratujemy pewną grupę dzieci przed niechybną śmiercią. Ratujemy także te maluchy, które po ciężkim pneumokokowym zapaleniu opon mózgowych i mózgu mogłyby doznać trwałego uszkodzenia mózgu, ale także ratujemy pośrednio cały szereg osób starszych, które dzięki temu, że rezerwuar pneumokokowy w populacji się znacznie zmniejszy, nie zachorują na ciężkie zapalenia płuc ze wszystkimi konsekwencjami w starszym wieku. Minister Radziwiłł dodał, że pieniądze na szczepienia przeciwko pneumokokom będą pochodzić z tegorocznej rezerwy budżetowej państwa. W tej chwili toczy się przetarg, więc zobaczymy, jaki będzie ostateczny wynik tego. Prawdopodobnie będzie to kosztować 140-150 milionów złotych, które to pieniądze zostaną wygospodarowane jeszcze z rezerw budżetowych na 2016 rok. Obecnie szczepienia przeciw pneumokokom są finansowane przez Ministerstwo Zdrowia w przypadku dzieci o podwyższonym ryzyku zachorowania, m.in. na cukrzycę, astmę i przewlekłą niewydolność nerek. Obowiązkowe i bezpłatne szczepienie przeciw pneumokokom obejmuje też wszystkie wcześniaki urodzone przed 37 tygodniem życia i dzieci z masą urodzeniową poniżej 2500 gramów. W innych przypadkach za szczepienia te trzeba zapłacić. Ale to, jak już powiedziałem, zmieni się od 1 stycznia. Ministerstwo Zdrowia na rok 2017 zamierza kupić 1 200 000 szczepionek przeciw pneumokokom, co ma zapewnić potrzebne dawki według kalendarza szczepień dla wszystkich dzieci w kraju. O bezpłatnych szczepieniach przeciwko pneumokokom mówił reporter Polskiego Radia 24 Łukasz Sobolewski. Sejmowa Komisja Edukacji zaopiniuje dziś wniosek o odwołanie minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej, który złożył klub Platformy Obywatelskiej w związku z planem wprowadzenia w Polsce reformy systemu oświaty, której głównym celem jest likwidacja gimnazjów. Wątpliwości co do założeń reformy zgłaszało Rządowe Centrum Legislacji i szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk. Pytania i wnioski dotyczą kwestii zwolnień nauczycieli i kosztów likwidacji gimnazjów, które poniosą samorządy. Minister w kancelarii premiera w piśmie do szefowej MENY wyraźnie zwrócił uwagę, że koszty te muszą zostać dokładnie oszacowane. Mimo to premier Beata Szydło zapewniła w zeszłym tygodniu, że przygotowanie do wprowadzenia reformy oświaty idzie zgodnie z planem. Także poseł PiS Michał Dworczyk uważa, że jedna ze sztandarowych obietnic wyborczych PiSu będzie spełniona. Jeśli chodzi o stanowisko rządu, myślę, że najlepiej słuchać pani premier Beaty Szydło, która jednoznacznie wypowiedziała się na temat realizacji tej reformy. Reforma została zaplanowana, skonsultowana, przypomnę, były to jedne z najszerszych konsultacji społecznych, a teraz będzie realizowana. I tutaj jestem przekonany, że stanowisko rządu jest absolutnie spójne i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Zastrzeżenia ministra Henryka Kowalczyka podziela Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej. Musimy pamiętać o tym, że to, co zwraca uwagę zresztą pan minister Henryk Kowalczyk, że w tej reformie nie są podane, jakie koszty poniesie samorząd, jednostki samorządu terytorialnego. I trudno nam się oprzeć temu, że Prawo i Sprawiedliwość bardzo często robi coś na koszt samorządów. Samorządy zapłacą za tą reformę przez postaci odpraw dla nauczycieli. Natomiast w przyszłości prawdopodobnie ze względu na to, że tych nauczycieli rzeczywiście zostanie część zwolniona, państwo będzie mogło uznać, że ma jakieś na tym oszczędności, przynajmniej na ich podwyżkach. Kinga Gajewska z Platformy Obywatelskiej krytykuje reformę przygotowaną przez PiS i twierdzi, że to przedsięwzięcie przerosło minister Annę Zalewską. Odwołanie minister Zalewskiej jest dzisiaj dużą szansą dla Prawa i Sprawiedliwości, bo dzisiaj przychodzi do Jarosława Kaczyńskiego mnóstwo posłów, do których wcześniej do biur poselskich przychodzą nauczyciele, rodzice i samorządowcy i proszą o przesunięcie bądź w ogóle nie wprowadzanie reformy. Dlatego ja bym nie była tak sceptyczna, jeśli chodzi o wniosek o odwołanie. Natomiast warto jest chociażby w ten sposób po prostu informować ludzi, informować Polaków, jakie są skutki reformy, które wprowadza minister Zalewska. Według założeń reformy edukacji gimnazjalnej
gimnazja mają zacząć znikać od września przyszłego roku. Koszt zmian minister Anna Zalewska oszacowała na 129 milionów złotych. Ponad 125 razy wyłudzili pieniądze metodą na wnuczka i na policjanta CBŚ. Sześcioro członków szajki wpadło w ręce funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. Do zatrzymania doszło w Warszawie. Przestępcy dzwonili do osób starszych i udając policjanta prosili o wypłacenie dużych kwot z rachunku bankowego poszkodowanego. Jednorazowo wyłudzali od 5000 zł do 100 tysięcy dolarów, powiedziała komisarz Agnieszka Hamelusz z Centralnego Biura Śledczego Policji. Wykonywane były połączenia do osób starszych z prośbą o pomoc przy zatrzymaniu oszustów lub też legenda była taka, że nieuczciwi pracownicy banku będą chcieli wyprowadzić pieniądze z konta tej starszej osoby. Rzecz jasna, osoby starsze wypłacały swoje oszczędności z kont bankowych i przekazywały przestępcom. Spośród dwóch zatrzymanych mężczyzn i czterech kobiet, cztery osoby trafiły na 3 miesiące do aresztu, grozi im 8 lat więzienia. Łącznie w tej sprawie zatrzymano 12 osób. 428 wypadków, 39 osób zabitych i 531 rannych. To bilans długiego weekendu na drogach. W porównaniu do analogicznego okresu minionego roku, w czasie tych świąt, było mniej wypadków i mniej ofiar. Policyjna akcja Znicz potrwa jeszcze dziś, do późnych godzin nocnych, przypomniał Jarosław Gnatowski z Komendy Głównej Policji. Dzisiaj oczywiście do godzin nocnych trwa w dalszym ciągu akcja Znicz. Jest to ostatni dzień akcji. Miejmy nadzieję, że nie wydarzą się wypadki tak tragiczne w skutkach. Niemniej jednak przestrzegamy wszystkich tych, którzy będą wracali, że będziemy bacznie się przyglądali tym osobom, które te wykroczenia popełniają. Mam nadzieję, że wszyscy cało dotrą do miejsca zamieszkania. Policjant przypomniał, że o bezpieczeństwo na drogach dbają nie tylko służby mundurowe, ale przede wszystkim sami kierowcy. Pamiętajmy o tym, że tak naprawdę poza wzmożoną kontrolą policyjną, poza naszą obecnością na drogach, nic nie gwarantuje poczucia bezpieczeństwa, jak zdrowy rozsądek kierującego. W momencie, kiedy kierujący do swojego pojazdu zabiera tylko głupotę, brawurę, brak zdrowego rozsądku, kończy się to niejednokrotnie tragicznie. Nie nadrobimy straconego czasu, nawet w momencie, kiedy utkniemy w przysłowiowym korku, później na trasie jesteśmy w stanie zaoszczędzić 10-15 minut. Podczas kontroli policjant zwraca szczególną uwagę na prędkość samochodów, niebezpieczne manewry, trzeźwość kierowców, zapinanie pasów bezpieczeństwa i przewożenie dzieci w specjalnych fotelikach. Dziś dzień zaduszny. Polacy mieszkający w Grecji zapalają znicze na grobach swoich rodaków, którzy spoczęli w tym kraju. Są wśród nich osoby, które zasłużyły się Grecji, jak i te, o których rzadko już ktoś pamięta. Najbardziej znani Polacy, którzy wyróżnili się swoimi czynami w Grecji i spoczęli na ateńskich cmentarzach, to Zygmunt Minejko i Jerzy Szajnowicz Iwanow. Pierwszy to pochodzący z arystokratycznej rodziny powstaniec, oficer, naukowiec i inżynier, który miał duży wkład w historię i kulturę Grecji. Przyczynił się też do osiągnięcia przez Greków znaczących zwycięstw podczas I wojny bałkańskiej na początku XX wieku. Z kolei Jerzy Szajnowicz Iwanow, polski harcerz i sportowiec, był w czasie II wojny światowej bohaterem greckiego ruchu oporu. Groby Polaków, którzy w różnych okresach walczyli o wolność w Grecji, znajdują się także m.in. w Mesolongi w pobliżu Arty, w Nawplio i na katolickim cmentarzu w Refymno na Krecie. Pojedyncze polskie groby, często zapomniane, są też rozsiane po całej Grecji. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. 91 lat mija od utworzenia grobu nieznanego żołnierza. Z tej okazji na placu Piłsudskiego, gdzie znajduje się grób, dokonano uroczystej zmiany warty. Z okazji 91. rocznicy utworzenia grobu nieznanego żołnierza. Salwa honorowa. Grób nieznanego żołnierza to symbol walki, oddania i poświęcenia setek tysięcy żołnierzy. To symbol tragicznych losów, jakich doświadczał nasz kraj. Ma poszarpane boki, zniszczone kolumny. To jest symbol państwa polskiego. To jest symbol państwa, które trwa mimo wichur wojennych. Mówił obecny na uroczystości wiceminister obrony Wojciech Fałkowski. Grób nieznanego żołnierza to fragment trzech środkowych arkad zniszczonego w czasie II wojny światowej Pałacu Saskiego. 2 listopada 1925 roku dokonano jego odsłonięcia i złożono szczątki bezimiennego żołnierza sprowadzone z cmentarza obrońców Lwowa. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Grób nieznanego żołnierza powstał z inicjatywy Stanisława Wojciechowskiego, ówczesnego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Podobne miejsca w Polsce znajdują się m.in. w Krakowie, Łodzi i Iławie.
Język polski w Mołdawii staje się coraz bardziej popularny. Miejscowi działacze polskich organizacji narzekają na brak nauczycieli języka polskiego. Prezes Stowarzyszenia Dom Polski w Bielcach, Walery Buzut, powiedział Polskiemu Radiu, że kultura polska, w tym również język, cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Dlatego w różnych zajęciach w Domu Polskim uczestniczą nie tylko osoby z polskimi korzeniami. Uczą języka polskiego, uczą historii, geografii. Są teatry lalkowe, także tańce. Ambasador Polski w Kiszyniowie Artur Michalski powiedział, że podobnie jak w Bielcach, tak i w całej Mołdawii wzrasta zainteresowanie Polską, głównie językiem. Jego zdaniem 5 nauczycieli i 3 lektorów na uczelniach wyższych, którzy pracują obecnie w Mołdawii, to zdecydowanie za mało. Rocznie kilkanaście osób wyjeżdża też na studia do Polski. Wraca tylko część z nich. Z punktu widzenia Polski, czy osoba ta zostanie w Polsce, czy powróci i będzie doskonałym ambasadorem polskiej kultury tutaj w Mołdawii? Jedna i druga sytuacja ma swoje plusy. Rosja zamierza ogłosić w Syrii kolejną przerwę humanitarną. Jak poinformowała służba prasowa Ministerstwa Obrony, działania zbrojne zostaną wstrzymane 4 listopada. Już w październiku Moskwa ogłosiła przerwę humanitarną, która obowiązywała w rejonie miasta Aleppo. Umożliwiła ona cywilom opuszczenie strefy walk. Jednak nie wszystkim się udało ze względu na ostrzały korytarzy humanitarnych prowadzone przez terrorystów. Aby uniknąć ofiar, na polecenie głównodowodzącego Władimira Putina podjęto decyzję o ogłoszeniu w Aleppo przerwy humanitarnej, głosi komunikat rosyjskiego resortu obrony. Działania zbrojne mają zostać zawieszone na 10 godzin 4 listopada. Biorąc pod uwagę bezradność naszych amerykańskich kolegów w oddzieleniu opozycji od terrorystów, zwracamy się wprost do liderów wszystkich grup zbrojnych, aby przerwali działania i opuścili Aleppo, napisano w oficjalnym komunikacie rosyjskiego Ministerstwa Obrony. Jednocześnie rosyjscy i syryjscy żołnierze zamierzają utworzyć 2 korytarze humanitarne dla bojowników i 6 dla cywilów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nadszedł czas na zmianę czasu. Pod takim hasłem hiszpańscy eksperci, nauczyciele i psycholodzy domagają się rezygnacji Hiszpanii ze środkowoeuropejskiej strefy czasowej i powrotu do czasu Greenwich. Tym bardziej, że południk zerowy przechodzi przez Saragossę i przecina Katalonię w pobliżu Barcelony. Zdaniem naukowców w Hiszpanii powinien obowiązywać taki sam czas co w Londynie i Lizbonie, a nie Berlinie i Paryżu. Hiszpanom nie podoba się też wprowadzanie czasu zimowego. Wolą chodzić do pracy po ciemku, ale wracać do domu zanim zajdzie słońce. Koncerny energetyczne argumentują jednak, że na zmianie czasu rodziny oszczędzają pieniądze. Na cofnięciu zegarów wygrywamy 140 godzin światła słonecznego. Bez wątpienia jest to dla wszystkich oszczędność, mówił Juan Ribera, wykładowca Wydziału Energetyki w Madrycie. Lekarze uważają zaś, że ważna jest nie tyle strefa czasowa, co zmiana przyzwyczajeń. Hiszpanie są Europejczykami, którzy najpóźniej jedzą kolację i kładą się spać. Ich zdaniem powrót do czasu Greenwich niczego nie zmieni. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Prognoza pogody. Dziś w kraju przeważnie pochmurno z przelotnym deszczem. Najwięcej opadów na wybrzeżu wschodnim. Temperatura od 4 stopni na krańcach północno-wschodnich do 9 na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny zachodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Chciałbym olej z wątroby rekina. Który jest najlepszy? Polecam suplement diety Preventic. Dobrze, z tym, że ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60. 60, ale z podwójną dawką. Preventic, edycja specjalna. Dzięki podwójnej dawce 500 mg odpowiada aż 2 standardowym kapsułkom oleju z wątroby rekina. Ale to nie wszystko. Preventic jest jeszcze wzmocniony bezzapachowym czosnkiem. Kapsułka kapsułce nierówna. Ten Preventic ma 2 razy tyle oleju i jeszcze czosnek. Nigdy tak nie porównywałem. Poproszę Preventic. Preventic. Podwójna dawka oleju plus czosnek. Przesuwam się o 3 pola i... Wyciągasz kartę. O! Spotykasz strażnika przyszłości. Ekstra! Dodatkowe moce! Zostań strażnikiem przyszłości twojego dziecka. Już dziś wyposaż się w pakiet strażnika. Oszczędzanie z ochroną kapitału, ubezpieczenie na co dzień i premia do 500 zł co roku. Sprawdź na nn.pl. Nationale Nederlanden. Regulamin promocji znajdziesz na nn.pl. Pani proteza
zębowa jest już gotowa. Jak się pani z nią czuje? Nieźle, panie doktorze. Ale czy na pewno będzie się dobrze trzymać? No i obawiam się o moje wrażliwe dziąsła. Polecam Protefix krem mocujący z aloesem. Nie tylko mocno trzyma protezę przez cały dzień, ale jako jedyny krem mocujący zawiera wyciąg z aloesu, który wspomaga gojenie dziąseł. Moi pacjenci stosowali różne kremy mocujące, ale od kiedy polecam im Protefix krem mocujący z aloesem, mam pewność, że czują się komfortowo. Pytaj w aptece o Protefix krem mocujący z aloesem. Jako jedyny wspomaga gojenie i trzyma. Pani doktor, jak bumerang wraca temat kaszlu u dzieci? Czy rodzice potrafią go rozpoznać? Bywa, że rodzice mają problem z jego rozpoznaniem. Dlatego polecam wyrób medyczny Herbapex Junior. To takie proste? Tak, to sprawdzone rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i mokry. Skuteczność jest ważna dla rodziców, ale jak przekonać dzieci? Herbapex Junior nie tylko działa, ale i świetnie smakuje. To powinno wystarczyć. Herbapex Junior na kaszel suchy i mokry. Jest 17 minut po godzinie 16, już teraz na antenie Polskiego Radia 24. Czas na Ewę Wasążnik i jej gościa. Rozmowa parlamentarna. Gościem rozmowy parlamentarnej Polskiego Radia 24 jest dzisiaj poseł ruchu Kukiz 15, Marek Jakubiak. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Czy pana konto na Facebooku już działa, odblokowane? Z ostrożności procesowej powiem, że nie było zablokowane. Natomiast, jednak nie. Natomiast zablokowana była edycja mojej przeze mnie, czyli ja nie mogłem na Facebooku przez 24 godziny pisać i publikować. To drugie, chyba gorsze, to co się stało. Natomiast chcę powiedzieć, że dotyczy to sytuacji zupełnie kuriozalnej. Ja oczywiście... Ja nie twierdzę, że Facebook jest zły. To jest genialne urządzenie do komunikowania się ludzi między sobą, do wspierania się, do wyrażania własnych opinii różnych. Tak też Facebook ma napisane w swoim regulaminie, że do tego właśnie służy, więc wszyscy musicie się przyzwyczaić do tego, że może kontrowersyjne będą wypowiedzi członków Kukiza, nie Kukiza, tylko czy kontrowersyjne będą wypowiedzi członków Facebooka, ale musicie się z tym pogodzić, tak Facebook to określa. Natomiast czy ja będę się procesował z nimi? Pewnie nie, bo nie ma z kim. Facebook jest to korporacja amerykańska, która w regulaminie ujęła sobie takie zdanie, że wszelkie spory są rozstrzygane w Stanach Zjednoczonych, a kara pieniężna nie może przewyższać kwoty $100, więc nie ma w ogóle po co. Więc, ale to jest głębszy temat. To zdjęcie, które ja opublikowałem, bo w sumie pewnie nie o treść chodziło, o samo zdjęcie, to takie morze biało-czerwonych flag na moście spowodowało, że Facebook uznał to za niezgodną z regulaminem treść. Czyli co tam było dokładnie? Biało-czerwone denerwowały? Co tam było? Panie pośle, tylko że to zdjęcie i ten plakat i to ogłoszenie i ta pana deklaracja, że weźmie pan udział w Marszu Niepodległości ma z Marszem Niepodległości właśnie wiele wspólnego. A Marsze Niepodległości, pamiętamy, wszyscy mamy przed oczami te obrazy chociażby z 2014 roku, kiedy to właśnie Marsze Niepodległości były źródłem tych zamieszek, niepokojów i to uczestnicy Marszów Niepodległości obnoszą po ulicach Warszawy symbole, które nawiązują do... zgodne z prawem... faszystowskich ideologii jednak, albo faszyzujących. Które dokładnie? Na przykład Falanga. No dobrze, ale ona nie jest zabroniona, to jest dozwolona organizacja. Nikt tutaj chyba nie ma z tym problemu, że to jest dozwolona organizacja. Natomiast z całą pewnością niedozwolone organizacje to są propagujące komunizm oraz właśnie faszyzm między innymi. O ile wiem, ONR nie ma nic z faszyzmem wspólnego. W związku z tym dziwię się cały czas tej retoryce najczęściej środowisk lewicowych, które wykorzystują każdą możliwą nadarzającą się okazję, żeby uszczknąć popularności młodzieży wszechpolskiej bądź ruchowi narodowemu. Ja nie jestem członkiem ani jednej, ani drugiej organizacji. Ja tam widzę uśmiechniętych młodych ludzi. W 2014 roku rozmawiałem z organizatorami tego marszu. I przez przypadek oczywiście te marsze były kierunkowane nie na most, tylko koło tęczy. Pamięta pani?
tęczę. Oczywiście przez przypadek zupełnie spotykały się dwa marsze antyfaszystów ściąganych z Niemiec i narodowców z Polski. Specjalnie robiono różnego rodzaju takie napięcia emocjonalne, rywalizacji wzajemnej młodych ludzi. W zeszłym roku nie było tych napięć, ponieważ nie było prowokacji i marsz sobie przeszedł. Byłem naprawdę dumny z tego, że tak duża liczba młodych ludzi w jednym miejscu nie spowodowała, a dziennikarze latali z mikrofonami naokoło. Gdzie awantura? Gdzie awantura? A no nie było żadnej awantury. Oby tak było również w tym roku, za nich kciuki. Panie pośle, ale ta sytuacja właśnie z pana postem i z reakcją portalu społecznościowego na pana wypowiedź wywołała odpowiedź wiceministra sprawiedliwości. Patryk Jaki dzisiaj zapowiada, że resort sprawiedliwości przyjrzy się temu, co dzieje się w internecie, jak funkcjonują portale społecznościowe. Pana zdaniem taka reakcja polskiego rządu jest potrzebna? Oczywiście, jak najbardziej. Dzisiaj Facebook na terenie Polski ma 17 milionów aktywnych kont. Wszyscy politycy mają aktywne konta i Facebook nie może cenzurować wypowiedzi politycznych, jak nie może prowadzić własnej polityki. On musi być apolityczny. W sytuacji takiej, kiedy my nie mamy jako państwo wpływu na to, to okazuje się, że pewną sferę swojej takiej tożsamości przekazaliśmy Facebookowi. Ale nie musimy